posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej z ogromnym szacunkiem podchodzą do działań na rzecz środowiska kombatanckiego. Uważamy, że zadaniem władz publicznych jest wspieranie, a zwłaszcza pomoc socjalna i szacunek publiczny dla grupy kombatantów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się tymi przesłankami, ale także i motywami politycznymi, przygotował projekt ustawy o powołaniu korpusów weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Ten projekt ustawy dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia z oczywistych powodów. Po pierwsze dlatego, że konsultacje nad tym projektem prowadzone były w określonej, ograniczonej grupie organizacji kombatanckich. W Polsce mamy ponad 93 organizacje kombatanckie, w tym największa, która skupia 70% polskich kombatantów, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Po drugie, że ta ustawa, mimo że nikomu nie odbiera żadnych uprawnień, ale nadaje honorowy status weterana walk o niepodległość Rzeczypospolitej, a także stosowne uprawnienia socjalne. Stąd nie możemy zgodzić się na podział środowiska kombatanckiego na lepsze i gorsze, dlatego że ustawa wyklucza między innymi środowisko żołnierzy Armii Ludowej. Armii Ludowej, która walczyła u boku między innymi Armii Radzieckiej, wyzwalając Polskę oraz docierając do Berlina. To środowisko to ponad 300 tysięcy ludzi, w tym 200 tysięcy ludzi walczących z bronią w ręku. Dlatego też Sojusz Lewicy Demokratycznej w czasie pierwszego czytania zgłosi wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Jesteśmy gotowi w przededniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej pracować nad takim projektem ustawy, który uhonoruje polskich kombatantów, ale nie na zasadzie podziału, nie na zasadzie kolejnych bitew politycznych i nie na zasadzie rozstrzygania przez polskie prawo, którzy kombatanci, z której części świata przyszli i wyzwalali Polsce, są dobrzy, a ci, którzy są źli, mają być pozbawieni szans otrzymania honorowego statusu weterana walk o niepodległość Rzeczypospolitej.